Można powiedzieć, że geopolityka się z naszego punktu widzenia, to Polski, prawda, może opisać sytuację dzisiejszą Polski, przyszłość naszego państwa, ale także, nie wiem, powstawanie imperiów, upadki tych imperiów. I właśnie, jakie jest miejsce dzisiaj z tego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia geopolityki, miejsce Polski, jakie one było i jakie, pan, jak się panu wydaje, jakie będzie? Tak, no. Więc ja na to geograficznie patrzę. A w geografii od czasów, to w XIX wieku też była wymyślona koncepcja, to się nazywa geograficzny bieg dziejów. Wacław Naukowski, taki socjalistyczny geograf polski, bardzo wielki, bardzo wybitny, piękne rzeczy pisał i mądre, ale był socjalistą strasznym. No ale to trzeba mu wybaczyć. Wacław Naukowski, ojciec Zofii Naukowskiej, która była później pisarką. Otóż Wacław Naukowski napisał takie wyrażenie geograficzny bieg dziejów i on mówi, że ta potęga, jak on powiedział, punkt ciężkości świata, ekonomiczny i polityczny, czy środek ciężkości, niektórzy mówią, przesuwa się, nigdy nie stoi w jednym miejscu. W starożytnych czasach to on był gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, gdzie były Egipt, Mezopotamia, później się przesuwał na zachód, na Morze Śródziemne, do Grecji, potem do Rzymu. Starożytność się skończyła, to on przeskoczył przez Alpy do krajów niemieckich, francuskich, a w XIX wieku to już chyba był w Anglii, bo wtedy Anglia miała 60% przemysłowego potencjału świata. Ale to tylko na króciutko tak było, ponieważ ten punkt ciężkości dalej szedł w tym samym kierunku cały czas na zachód, ponieważ bardzo szybko rósł potencjał Ameryki i w XX wieku to już Stany Zjednoczone są największym mocarstwem, a Europa gaśnie pomału, też Wielka Brytania. Więc ten punkt ciężkości świata przesuwał się przez Atlantyk na zachód, a w tym czasie w Stanach Zjednoczonych wszyscy osadnicy jechali też na zachód, z wybrzeża wschodniego na dziki zachód, opanowywali to i dzisiaj przecież najważniejszym stanem Ameryki nie jest Nowy Jork, tylko Kalifornia. Potencjał gospodarczy Kalifornii jest porównywalny czy większy od potencjału połączonych Niemiec w Europie. To jest wielka rzecz. No, ale to nie znaczy, że ten punkt ciężkości świata się tam zatrzyma w Ameryce czy w Kalifornii, ponieważ już od XIX wieku, to już Naukowski opisywał, w Japonii duże rzeczy się dzieją. Japonia została po 1860, tam w którymś roku po tak zwanej restauracji Meiji, wciągnięta w ten rydwan rozwoju ekonomicznego na styl zachodni, Amerykanie to spowodowali, no i dokonywała takiego, tam właściwie bardzo z takiego stanu, jakby powiedzieć, porównywalnego ze średniowieczem, przeskoczyła bardzo szybko do nowoczesności. Potencjał, co jeszcze Naukowski pisał w XIX wieku, że Chiny, które są takim bardzo zacofanym krajem, bardzo mało znaczącym politycznie. I on pisze o cechach Chińczyków, jacy są odporni nerwowo, mogą w wszystkich klimatach mieszkać i pracować, jacy są pracowici, jacy są chytrzy i przebiegli. Jak oni wejdą na rynek światowy, to po prostu nie będzie już wtedy nikt miał nic do powiedzenia. Bardzo ładnie tam pisze, ja tego nie potrafię teraz powtórzyć. Chiny, więc słuchajcie państwo, ale dzisiaj już Chiny, nie wiem, może Bartosiak mówi inaczej. Ja mówię, że Chiny już ten największy okres swojego rozwoju zakończyły. Chce pan powiedzieć, że teraz czas na Rosję? Indie. Wolę Rosję ominąć. Indie, a potem co dalej na zachód od Indii jest? Arabskie kraje. Takie Emiraty na przykład już są pierwszą gwiazdką. Nie? To idzie cały czas na to. Znaczy jedynym takim czynnikiem, który pozostaje przez całe tysiąclecia jeden, niezmienny, to jest kierunek tego ruchu. No to jest takie geograficzne spojrzenie na tę mocarstwowość. Nie? Ale jeszcze chciałem jedno powiedzieć, bo
Nie wiem, czy Państwo się to zastanawiają nad takimi rzeczami. Ta sytuacja geopolityczna, która jest aktualnie na świecie, jest bardzo podobna, całkiem analogiczna do tej, która miała miejsce ponad 100 lat temu, w przededniu I wojny światowej. Nie chcę mówić, że zaraz wybuchnie następna wojna światowa, ale tak było. Tak było. Zobaczcie Państwo. W przededniu I wojny światowej jaka była sytuacja? Była jedno wielkie imperium, było hegemonem, Wielka Brytania. Wielka Brytania miała jeszcze imperium, nad którym słońce nigdy nie zachodzi. Miała Kanadę, Australię, Indie, perła w koronie. Nie? Tak było. Ale Wielka Brytania, jej potencjał, czy jej potęga w porównaniu z innymi państwami już się zmniejszała. Bo udział Wielkiej Brytanii w przemyśle w 1860 stanowił 60%, a w 1910 już mniej niż 30%. Strasznie szybko spadała Wielka Brytania, natomiast szybko rósł potencjał Stanów Zjednoczonych, ale tego jeszcze nie chcę mówić. Wiecie, więc była Wielka Brytania, było też wtedy drugie mocarstwo, które całkiem niedawno dopiero powstało. Było zjednoczone, a które rosło w potęgę, było czynnikiem takiego rozwoju ekonomicznego. Tam bardzo dużo wynalazców, bardzo dużo też twórców w różnych dziedzinach było. Ja nie wiem, druga połowa XIX wieku to jest taki okres, kiedy Niemcy bardzo wielką dynamikę wykazywały. Więc Niemcy wtedy zagrażały pozycji Wielkiej Brytanii. I był też w tamtym czasie taki region, gdzie różne mocarstwa miały swoje interesy i gdzie ciągle się kotłowało, że tak powiem. Konflikty etniczne tam były wykorzystywane przez różne mocarstwa, żeby swoje cele osiągnąć i to były Bałkany, kocioł bałkański. Dwa mocarstwa, jedno to stare i największe i drugie, które szybko się rozwija i zaczyna zagrażać i kocioł bałkański. A co mamy teraz? Mamy teraz jedno wielkie mocarstwo, Stany Zjednoczone, którego jednak udział w światowej gospodarce siada. I mamy drugie, które całkiem niedawno, kilkadziesiąt lat temu zaledwie, obudziło się. Nie zostało zjednoczone tak jak Niemcy, ale jak umarł Mao Tse-tung, to Chiny zmieniły całkowicie swoją politykę. I Chiny już teraz, niektórzy mówią, potencjałem gospodarczym przerastają Stany Zjednoczone. Jak jeszcze nie przerosły, to wkrótce przerosną, bo dynamikę mają zupełnie inną. Chiny rosły 10% rocznie przez kilkanaście, czy może 20 lat ponad. Więc to jest niedoścignione takie tempo rozwoju dla nikogo. Nikt tego nie mógł powtórzyć. No ten region, gdzie różne mocarstwa mają swoje żywotne interesy i z którego, gdzie z obecności swojej nie mogą zrezygnować, to nie Bałkany już teraz. Bałkany za małe. Teraz to jest Bliski Wschód. I proszę Państwa, kiedyś tam na Bałkany pojechał jeden arcyksiąże i go w Sarajowie ustrzelili, a potem wybuchła wojna. To był pretekst. Niech teraz jakiś, nie monarcha, ale może jakiś dygnitarz amerykański albo inny pojedzie do Damaszku, do Aleppo, może do Bejrutu i tam go ustrzelą. Wszystko jest to samo, co było w 1914 roku. Tylko, że skala wtedy była taka europejska, a dzisiaj jest światowa. Wszystko jest to samo. A to jeszcze tylko o tej Polsce, bo pan powiedział, Polska jaka ma miejsce. Więc ja to mówię tak, co geografia uczy. Geografia uczy, że Polska należy do takiego regionu, który się nazywa Europa Wschodnia. Nie żadna tam środkowa, ani środkowo-wschodnia, tylko wschodnia. Bo Europa składa się z Europy Wschodniej i Zachodniej. Linia podziału przebiega tam, gdzie każdy wie, bo jak się podróżuje ze wschodu na zachód, to się przekracza granice dobrobytu i tego znacznie mniejszego poziomu, jaki jest tu na wschodzie. Ta linia zawsze przebiegała od Triestu nad Morzem Adriatyckim kiedyś to do Świnoujścia, ale teraz to do Lubeki tam
Nie, przepraszam, kiedyś do Lubeki, a teraz to do Świnoujścia trzeba ją pociągnąć. Od północnego Atlantyku do południowego Bałtyku. Na zachód od tej linii jest zachodnia Europa, ta bogata. Na wschód jest wschodnia Europa, ta gorsza. I my jesteśmy najważniejszym państwem tego regionu. I my musimy, znaczy, według mnie, powinna Polska taką politykę prowadzić, aby te państwa Europy Wschodniej wokół siebie gromadzić, przekonać ich, że my mamy wspólny interes, wspólną politykę powinniśmy prowadzić wobec tych z Zachodu. Oni są w Unii Europejskiej naszymi partnerami. Ale proszę państwa, trzeba badać przepływy kapitałowe. Trzeba badać, skąd, dokąd płynie pieniądz. Bo te strumienie kapitału, one decydują o przyszłości, o potencjale. Co z tego, że my byliśmy biedniejsi, my mieliśmy jakieś te dotacje unijne, tam dopłaty do hektarów, kiedy netto kapitał płynął od nas do nich, nie odwrotnie. A jeszcze jak weźmiemy pod uwagę 2 miliony młodych polskich ludzi, którzy tu się wychowali, tu się wykształcili, a pojechali pracować i zwiększać potencjał tamtych gospodarek, no to słuchajcie, bilans na pewno nie jest dla nas korzystny, jest niekorzystny.